Dobry wieczór, moi mili. Witam Was dzisiaj wieczorem, bardzo późną wieczorową porą. Jesteśmy w mojej łazience. Tak się złożyło akurat, że miałam tego filmu nie kręcić, ale stwierdziłam, że jednak go nakręcę. Zbieram się do niego, żeby już go nakręcić. Albo jeszcze dalej. Nadarzyła się super okazja, ponieważ tak, mój mały śpi, wszyscy praktycznie w domu już śpią, więc spokojnie mogę Wam powiedzieć coś na temat mojej pielęgnacji. Jak już wcześniej w filmie wspominałam, dzięki właśnie YouTube'owi, czy jak tam się to wymawia, zaczęłam jakby troszkę bardziej dbać o twarz, używać więcej peelingów, toników, czy wody mineralnej, czy kremów. Znaczy kremu używałam zawsze, ale może takie troszkę zróżnicowane, bo to zawsze do tej pory używałam przeważnie wszystko z L'Oreala. Oczywiście do tej pory znajdziecie u mnie jeszcze L'Oreala w szafce. Dobra, zacznijmy może od samego demakijażu, więc tak, zużyłam, co to jest, jakiś robal mi tu łazi, zużyłam z gloss, nie pamiętam też, czy to było z glossy, przepraszam Was na emocji, nie pamiętam teraz, czy to było z glossy boxa, czy to było z shiny boxa, taki dwufazowy płyn do mywania oczu wrażliwych, do wodoodpornego makijażu. Był fajny, nie powiem, ale o niebo lepszy jest niestety ten dwufazowy, ten dwufazowy płyn z Niwejki. Wcześniej kupiłam sobie z Lancoma, taki właśnie, przepraszam Was na emocji. Z Lancoma coś takiego, też dwufazowe, było fajne, ale trochę drogie, tym bardziej, że za tą Niwejkę ono kosztuje coś około 2 funtów i naprawdę rewelacyjnie też zmywa makijaż. Używam też wody mineralnej, tym z Garniera. Kupuję takie małe próbki, bo szczerze mówiąc nie byłam pewna, czy mi to podpasi, bo swojego czasu miałam wielki problem z cerą. I nie zawsze wszystko mi pasowało i później miałam jakieś takie dziwne plamy, więc sadziłam, że wezmę na razie czego mniejszy i tak świetnie uzyła podkład. Jezus, przepraszam Was na emocji. Jak nie ziewanie, to kaszel. Dobra, koniec już. Świetnie zmyła makijaż, świetnie zmyła podkład. A jeszcze wracając do L'Oreala, żeby nie było. To zostało mi jeszcze tyle tego mleczka do demakijażu. Też rewelacyjna sprawa. Bardzo fajnie rozpuszcza tusz, cienie. Też go polecam, przynajmniej co do mojej, na moim przykładzie. Widzicie. Zresztą jak jest jeden płyn, tu jest drugi. W sumie miałam też wodę mineralną z Niwejki, ale wydaje mi się, że chyba z tego Garniera jest troszeczkę lepsza. Kolejną rzeczą po zmyciu makijażu są różnego rodzaju peelingi. Ostatnio używam też właśnie z Glossy Boxa albo Shiny z Bridge Boxa, nie pamiętam dokładnie z czego, ten skrób do twarzy. Jest bardzo fajnie. Zauważyłam jedną rzecz, jeżeli przed nałożeniem makijażu umyję twarz i zrobię sobie tym skrobem, podkład jakby trzymał się troszkę lepiej na twarzy, dłużej, jakby nie wchodził za bardzo. Nie patrzcie może teraz, bo teraz może troszeczkę wchodzi, jeszcze się postrzeżam, więc posmarowałam korektorem, żeby troszkę te cienie zniwelować, bo już jest dość późno. Błyszczyk też testuję, kupiłam dzisiaj nowy sobie tak na szybko z Bourjois, ten 3D. Nie mój kolor, ale może być. Dobra, wracając do tych peelingów. Więc tak, ten Nip Fab, albo ewentualnie jeszcze używam też co drugi dzień z Neutrogeny właśnie tego skrapu też do twarzy, który niby oczyszcza gębowe pory. Jest fajny, jest miły, tylko że po nim mam wrażenie, że faktycznie czuć takie grudki jakby twarde i ta twarz wydaje się jakby trochę bardziej tak wygładzona niż potem Nip Fabular. Dobra, kolejną rzeczą są kremy. Kolejny słoiczek tego z Bielendy serum odmładzającego. Jest to kolejny. To jest jeden, który Wam pokażę.
To jest drugi. Obydwa oczywiście wykończone. Oprócz tego jeszcze używam kremu z Oil of Olives. Ale powiem szczerze, no, nie jest może zły, ale chyba tamten bardziej bardzo przyjemny zapach. Ten też może nie jest zły, ale to nie jest taki super rewelacyjny jak tamten. Czasami jak mam wrażenie, że moja twarz jest taka jakaś zbyt sucha może po tych peelingach. Mam taki olejek, takie serum. To też było właśnie w którymś beauty boxie. Jest taki bardzo tłusty, oleisty i powiem Wam, że jak się go nałożę na noc, rewelacyjna sprawa. Twarz jest taka jakby dość fajnie nawilżona, natłuszczona. A jeszcze chcę Wam coś pokazać, bo nie wiem, gdzie to właśnie jest. Nie wiem, gdzie to właśnie w sumie teraz położyłam. Też była jakaś próbka. Też z czego? Nie mogę teraz tego znaleźć, nie mogę na to wpaść, co to było. O, ale przy okazji znalazłam jeszcze krem. O, i po prostu to później Wam pokażę. W Bridgeboxie był kiedyś też taki krem, ale powiem Wam szczerze, że ten krem w ogóle mi nie podpasował, w ogóle. Zaraz takie czerwone plamy mi się po nim robiły. No właśnie, nie pokażę Wam to, co chciałam Wam pokazać. A, dobra, to przejdźmy teraz może pod oczy. Więc tak, użyłam raz tych takich kolagenowych płatków pod oczy. Użyłam do tego raz, więc może dlatego jakoś tak super, takiego dużego wrażenia na mnie to nie zrobiło. Na pewno mi to nie zaszkodziło, ale też nie czułam jakoś tak, żeby były te oczy, żeby ta skóra pod tymi oczami była jakaś taka super rewelacyjna. Używam bardzo często w ciągu dnia, jak się nie maluję, bo wy zauważyliście, że czasami jest tak, że w ciągu dnia się w ogóle nie maluję. Z Aldika. Podobno bardzo dobra seria, bo to moja koleżanka, która jest kosmetyczką właśnie powiedziała, że mogę spokojnie tego używać. I powiem Wam szczerze, że do pod oczu mam kilka właśnie kremów. I stosuję albo ten z Aldika. Mam jeszcze taki chłodzący jakby, chyba tak, taki żel pod oczy też właśnie z jakiegoś beauty boxa. I jeszcze używam Oil of Olives. Też taki żelowaty właśnie pod oczy. Też już taki typowo przeciwzmarszczkowy, bo niestety w moim wieku to już trzeba takich kremów używać. Dobra, no to by było chyba w sumie na razie tyle co do pielęgnacji twarzy, maseczki. Bardzo fajna, nawilżająca też z jakiegoś beauty boxa. Super rewelacyjna. Ta jest też bardzo fajna. To jest właśnie... poleciało gdzieś tam. Skóra po niej super gładka, nie jest taka... No bardzo milutka w dotyku w ogóle. Co kolejną rzeczą? Może teraz przejdźmy do ciała. Kiedyś, nie wiem czy pamiętacie, bardzo zachwalałam sobie szampon z Matrixa. To był chyba pierwszy albo drugi mój film. Uwierzcie mi, że faktycznie włosy, jak się je umyło, miały taki super połysk. Ale niestety zaczęła mnie to uczulać. Sędzi mnie głowa, drapie się, miała jakieś szy, więc niestety nie polecam tego. Znaczy nie polecam. Spróbujcie. Na mnie to się za bardzo nie spisało, bo swędzi mnie głowa. Kolejną rzeczą, którą powiedziałam, że dupy nie urywa, jest pianka do kąpieli. No i niestety, tak dupę nie urywa, że zaczęłam ją używać. Wcześniej, pamiętam, pierwszą dostałam też jakimś glossy, jakimś beauty boxie i to było chyba bodajże coś, chyba unicorn, coś. Ale tak mi się to spodobało, że kupiłam sobie teraz kupiłam sobie kolejną, to już jest bodajże trzecia. Tak, bo wcześniej, nie, czwarta. Wcześniej kupiłam dwie waniliowe, ale ta wanilia mi jakoś tak troszeczkę nie za bardzo podeszła. A te z dziką figą, dzika figa z jagodami, bardzo fajny zapach, bardzo fajnie się nią myje, bardzo mocno się pieni, właśnie lubię rzeczy, które się pienią. I tu właśnie chciałam Wam pokazać coś, co nie za bardzo się u mnie spisało. To jest takie naturalne też, taka naturalna próbka do mycia ciała. Eko, ale powiem Wam szczerze, że u mnie się nie spisało, nie pieni się to. Ja mam takie wrażenie, tak jakby się po prostu myło, jakby się zrobiło
siemię lniane i tym siemieniem lnianym wysiemyło. Taka sama konsystencja glutowata. Nie, u mnie to się nie sprawdziło, mi się to nie podoba. Nie jest może złe, żadnego innego jakiegoś tam, nie wiem, uczulenia mnie nie powoduje, ale też na pewno bym tego nie kupiła. Kolejne rzeczy, które na pewno bym kupiła i na pewno je kupię, to przejdźmy do pielęgnacji włosów, to jest szampon z tej firmy. To jest taka miniaturka, bo to też było w jakimś glossy boxie, nie wiem którym. I odżywka. Rewelacyjna sprawa na mojej głowie. Głowa mnie nie swędzi, włosy są delikatne, miękkie, nie są jakieś takie ociężałe, ta odżywka też super działa. Włosy podczas pierwszego mycia, wiadomo, że ja farbuję włosy, więc te włosy są takie trochę szorstkie. Przy pierwszym myciu się w ogóle jakby nie są takie... Odżywka nie przeciąża włosów, naprawdę super rewelacyjna. Kolejna odżywka, którą też prawdopodobnie kiedy zamówię sobie właśnie z tej strony, z tych beauty boxów, jest ta właśnie karetenowa odżywka. Włosy przy niej są przepiękne, mięciutkie, nie są tłuste, super, naprawdę polecam, możecie wypróbować, jeżeli macie okazję, to kupcie sobie taką małą próbkę, wiadomo, że na mnie jest ok, na was może to nie pasować i będzie, no nie odpowiadało wam. Co jeszcze, to o ciele wam powiedziałam, do mycia ciała używam tej pianki ostatniego czasu, aha, nie wiem jak wy, ale niestety u mnie jest problem z piętami. A mianowicie moje pięty są czasami przesuszone. Kiedyś swojego czasu, pamiętam, miałam taki nożyk do skrobania tych pięt. Teraz od jakiegoś czasu, dłuższego czasu już nie używam tylko i wyłącznie tej tarki, tej firmy do stóp. Jest rewelacyjna, jest wodoodporna. Mam już ją chyba od listopada tamtego roku. Czyli popatrzcie, jest już lipiec, czyli jest 7 miesięcy. Listopad 8, prawie 9 miesięcy, no z codziennego użytku, czasami nawet dwa razy dziennie. I zobaczcie, wszystko się super trzyma, nic się nie odkleja i wciąż jest jeszcze na tyle dobry, że spokojnie może piłować pięty. I naprawdę są wiele chyba lepsze niż co? Niż jakieś tam nożyki czy inne tego typu sprawy. I tak chyba pomalutku zbliża. Aha, jeszcze wam nie powiedziałam czegoś. Do mycia twarzy oprócz, nie wiem czy mówiłam czy nie mówiłam, w każdym razie do mycia twarzy oprócz tych peelingów też stosuję jeszcze, chyba wam mówiłam już, to mydło do mycia twarzy, ten żel taki w sumie do mycia twarzy i czasami jak mi się nie chce, albo tak na szybko, albo na przykład w ciągu dnia coś tam zmyłam, sobie poprawić makijaż, to używam tych właśnie chusteczek z Oil of Olives. One już są bardzo fajne, bo są już jakby nasączone jakimś tam płynem, żelem, tylko wystarczy je zmoczyć, poprzecierać i też bardzo fajnie zmywa się twarz. Później tylko wystarczy spłukać i jest wszystko w porządku. Skóra też jest bardzo fajna. Co wam jeszcze tutaj chciałam pokazać? Perfumy, antyperspiranty. Ponieważ wiecie, jestem osobą otyłą, więc nie wszystkie, więc bardzo szybko się pocę. Wystarczy tylko trochę ciepła i już zaraz cała się pocę, podmleci po plecach. Ostatnio kupiłam, znaczy miałam wcześniej, jest z jajki, tutaj kupiłam taki antybloker, taki bloker. Jest dobry, ale nie jest rewelacyjny. Rewelacyjny jest ten Active Block. Super rewelacyjny, polecam go. Wystarczy raz na tydzień, nawet przy mojej potliwości, raz na tydzień po umyciu, po kąpieli, na suchą skórę posmarować się i uwierzcie mi, że jest spokój. Nawet się ostatnio zastanawiałam, czy nie zrobić sobie nim czoła i tutaj może delikatnie, tylko się boję, żeby nie wyskoczyło mi zaraz jakieś uczulenie z tego powodu. Moja siostra używała na czole, powiedziała rewelacyjnie, bomba, w ogóle się nie poci. To tak wracając do tych antyperspirantów. A, jeszcze co. Perfumów używam Kevina Kleina Euphorie. I od czasu do czasu używam też takiego najzwyklejszego, który właśnie polecam, takiej mgiełki do ciała. Ona jest w Tesco, bodajże kosztuje chyba 2 funty, promocji waniliowa. Bardzo fajna, typowa na lato, popryskać się całe ciało, super pachnie, tylko jest jedyny minus tego taki, że
Nie wiem, czy u wszystkich, ale u mnie odbarwiło mi trochę stanik, biały stanik, więc trzeba delikatnie uważać z bielizną, żeby się nie, że tak powiem, nie przebarwiło. W Glossyboxie, którego jeszcze nie miałam możliwości zużyć, jest taki, jest coś takiego, tak jakby żel, nie wiem jak to nazwać, żel, tak, taki żel w sumie. Wlewa się go do miseczki z wodą, on się robi taka galaretka, moczysz te nogi, później dosypujesz innej torebki i z tego się znowu robi woda, żeby było łatwiej chyba wylać to. Więc nie wiem jak to jest, mam nadzieję, że w najbliższym czasie właśnie to zużyję i później się z wami nie podzielę, jak to było. Mogę też wam spokojnie polecić ten oto masło do ust, rewelacyjnie, nie dość, że pachnie jak budyń malinowy, to już chyba kiedyś mówiłam, nie dość, że pachnie jak budyń malinowy, usta są bardzo fajnie nawilżone, pielęgnuję je, polecam z czystym sumieniem, wydaje mi się, że chyba wszystkim, nic nikomu nic nie powinno być po tym czymś. Paznokcie, pamiętacie, kiedyś powiedziałam wam, że kupiłam sobie coś, co mi takie ma organizery, jest to właśnie między innymi taki oto organizer na lakiery do paznokci. Jak widzicie, u mnie kolują czerwone kolory z reguły, aczkolwiek te są takie dość jasne, ale przeważnie, powiem wam, wszystko jest sprawa, wszystkie lakiery są w jednym miejscu, wszystkie lakiery w jednym miejscu, nie są porozwalane i jest ok. Jeszcze jedną rzeczą, którą kupiłam niedawno, to jest takie coś do mycia pędzli. To bodajże chyba kosztowało tylko 2 funty, z tego co pamiętam. Nie próbowałam jeszcze tego, będę to próbować jutro, więc myślę, że jutro pokażę, na jakiej zasadzie to działa. Pewnie trzeba dać trochę żelu, trochę wody, pędzle w tym mieszamy i później pewnie prawdopodobnie będzie nam to pomagało przy